To jego koń. Jak się nazywał? Wojsiłek. Piękne zwierzę. Cześć, witajcie w 37 odcinku. Wybrałem pomoc Eskelowi, że pomożę mu jako pierwszemu. I staram się jakoś lecieć za nim, poszukać śladów w podbliżu. Cały czas leciał do góry, więc... w pobliżu jego wierzchowca. Serio? Eskel rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. Okej, nie możemy wziąć, ponieważ chyba tu mamy już. Ślady stóp i kozich kopyt, ciekawe. Podążę ze śladami. Kamienie Eskela. I ślad się urywa. Świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje, za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nią pachnie. Rozejrzyj się ze śladami. Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. Jak to będzie przynęta, no nie? Na widłogona. Jestem w ogóle chory. Od dzisiaj wstałem i po prostu umierałem. Cały dzień umieram. Ale... No proszę. Ślady Eskela. Okej, jestem gdzieś. Miałem nosa. Ale nie przeszkadza mi to w nagrywaniu jakoś. W graniu tym bardziej. Ponieważ co się robiło... Sama się nie przywiązała. Okej. Co się robiło za czasów szkoły? Po prostu było się chorym specjalnie, żeby grać. To miała być przynęta na widłogona, ale widzę, że na Wiedźminów też działa. Więc czuję się jak kiedyś. Eskel. Bo pomożemy mu go ubić. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć. A, bo my się jeszcze nie widzieliśmy przecież. Ciebie też. No, oczywiście. Ciebie też. Jak leci? Po staremu. Od utopca do utopca. Życie Wiedźmina. Wszystko? Jestem prostym Wiedźminem. Nie walczę ze smokami, nie bratam się z królami, ani nie sypiam z czarodziejkami. Nie to, co niektórzy. Wierz mi, nie ma czego zazdrościć. Racja. Zapijanie kawioru szampanem to musi być ciężka praca. Cz, słyszałeś? Leci. A weźmiemy sobie bełty jakieś, ale które przebijające... Ale bieg, ale leci fajnie. Fajne slow-mo, dobra. Siedemdziesiąty poziom ma. Nie trafiłem go. Teraz też nie. Nie no, teraz nie doleci. No dobra. Lecimy za nim. Dopadnie widło. Dwogona. No to nic, musimy lecieć za nim. On biegnie za mną? Chyba się mu nie chce. Aha, podążaj za śladami krwi. No dobra. Mocno krwawi. Idzie z jakiejś tępnicy, bojucha jasna. Daleko już nie zaleci. Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować i na niego. Tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kerwańskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci, skąd go mam? Nie. Chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam standard. Powiedziałem, dasz, co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się źrebiła. Eskel i Wojsiłek. Związani mocą przeznaczenia. Tu rzekająca historia. To niezbyt zgrabnie. Patrz na te ślady. Chyba złamał skrzydło. Idą se łowiecki, idą se pyrcią. Jucha za nie. Warto się tu rozejrzeć. Co to za piosenka? A taka... Wygląda na to, że zwiał do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. A, myślę, że on leży. Gnijące mięso. Weźmiemy sobie. Nie ma sprawy.
Coś tu jeszcze mi się przyda, nie bardzo. O, jakaś skrzynia. Bierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Tnij z tyłu, tuż pod czaszką. Co ty nie powiesz? Co ty nie powiesz? Chcesz mi jeszcze pokazać, którą stroną noża mam ciąć? Tą ostrą. No pośpiesz się. Wiedźmaki. Pójdź do Kermoryn. To dobra. To weźmiemy sobie. O! Ulepszone rękawice, ulepszone legendarne rękawice cechu wilka. Fajnie. Nie wiem, czy coś tu jeszcze będzie, czy nie? Już chyba nie. Dobra, nic nie widać. No to lecimy do Kermoryn. Jak najszybciej, może nie musimy na niego czekać, tylko po prostu swoją drogą. On sobie trafi jakoś. Tam już byliśmy. Tak, tutaj była ta owca. Dobra. Owieczka. Nie no, konie będą leciał. No dobra. Leciał. Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka. No i kto jest lepszym jeźdźcem. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoryn, ten lepszy. Tylko tyle? Tempo! Tempo! Dobra. Zaraz będzie wytrzymałość. O, to ja. No właśnie. Może sobie odpocząć teraz. On będzie jechał za mną. Tak go zrobimy, żeby mi wierzchowiec odpoczął. I lecimy dalej. To jest taki trik fajny, który się przydaje. Dobra, już niedaleko, więc myślę, że teraz wystarczy. To co mamy? Wróć do Kermoryn, daj do Kermoryn przed Eskrem. Aha. No tak. Ty jesteśmy. Wygrałem. Świetnie. W końcu jakieś zawody jeździeckie wygrałem. No wreszcie. Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka, co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Czekam, daj spokój, nic nie chcę, skoro nalegasz, daj spokój. Daj spokój, nic od ciebie nie wezmę. Najwyżej postawisz mi kolejkę przy jakiejś okazji. Dobra, tak się umówmy. Dobra, pomóż się, Nefer. To teraz do kogo lecimy? A, o, nie ma tego. Wesemira, wilka Wesemira nie ma tutaj, więc tutaj, bo mam z nim do porozmawiania o czymś. Tylko nie wiem, gdzie go znajdę. Pomóż Yennefer. Dobra, przejdziemy się do Yen. Chociaż pierwsze mógłbym pomóc temu Lambertowi, co? Chociaż nie, dobra. Coś tu jest przydatnego? Nie ma nic. Otwórzcie się. Mamy piękne Kermoryn. Okej, tu jest Eskel z jakimś wilkołakiem. Tu jest Lambert. A wujek Wesemir.
Tu jest. A czekaj, czy mogę porozmawiać z Wesemirem już? Czy będę... Tak? O, jest git. Znalazłem notatki Berengara. Z tego, co wyczytałem, próbował wykuć Torhernę, a ty mu pomagałeś. Co najwyżej służyłem radą. Chłopak nie potrafił wykuć tego miecza. Ale zamiast puścić mnie do kowadła, zawracał głowę pytaniami. Wszystko chciał zrobić sam, jak zawsze. No ale potem się skończyło, bo schemat diabli wzięli. Dosłownie. Słucham? Berengar wyprawił się na czarta, który zaląkł się w dolinie za zamkiem. Nie wiedzieć po co wziął cały ekwipunek. No może myślał, że będę grzebał przy tym mieczu, jak go nie będzie. Wiesz, jaki on był. W każdym razie czart okazał się silny. Za silny. Berengar uciekł. No a że ciężko biec z ważącą 2 pudy sakwą pod pachą, musiał porzucić swoje rzeczy. Czerwony był od krwi i ze wstydu. Prawie się nie odzywał. Zaraz potem wyjechał. Na zawsze. Resztę historii znam. Słuchaj, jak trafić do leża tego czarta? Wiedziałem, że nie odpuścisz. Najłatwiej wziąć łódź i płynąć rzeką z prądem, aż do końca. Tylko uważaj. Berengar miał swoje wady, ale walczyć akurat potrafił. Jeśli ten czart jeszcze tam siedzi, może dać ci popalić. Okej, podążaj. Zobaczymy, jaki to jest w ogóle poziom tej misji. A, mapa świata, zadania, 79. No gdzie? Tego czarta nie pokonam teraz. Czyli, ale możemy później do tego wrócić. Porozmawiamy teraz z Lambertem, bo jest obok. Eskel i Lambert. Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z Obierek. Rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywioł. Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. No bo nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak, gotowy? Możemy ruszać. Ruszajmy, nie ma na co czekać. Chciałem ci powiedzieć. Nie dotrzemy do kręgu przez góry. Zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Czyli musimy iść od strony stawu. Tak jak przy próbie medalionu. Zgadza się. Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. Ten, kto cało z medalionem wróci, dowiedzie, że jest go godzien i na szlak wstąpić może. Wesemir słyszał, jak go naśladują Msawoli. Nie zamurowaliście go jeszcze? Wesemir by chciał, ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewam. A tak do stawu można iść na skróty. A szkoda, że nam zbóje z salamandry więcej dziur nie zrobili. Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Lambert, spoko. Lambert jest fajny, bo zapierdziela, nie pierdzieli się z niczym. I pewnie trzeba na dół iść, tak? Dawaj, dawaj, Lambert. Ja się zastanawiam. Będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawu w pław. Nie, mam zacumowaną łódź. Już chodzę tam czasem na rybę. No proszę. Nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co wypłynie na powierzchnię. A, to wiele tłumaczy. Też jakiś... A, to nie są ptaki, dobra. Nie muszę już się z nim walczyć, kurde. Harpie. Co za piękny bug. Znowu. Okej, okay, tutaj. Dobra.
Właśnie, wilki są. Świetnie. O, dwie kluczenie na jednym. Dobra. Jestem pod wrażeniem. Gdzie się tego nauczyłeś? Wiesz, pewien stary mistrz pokazał mi tę sztuczkę, gdy byłem w Zerikanii. Dobra, dobra. I tak ci nie wierzę. Jak tam z Wesemirem? Lepiej? Chyba tak. Muszę przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzać. Z jakim efektem? Średnim. Ale wiesz, zamek jest duży. Łatwo się w nim mijać. Dobra, mamy znacznik. Możemy się teleportować. Przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera, w tej mgle nigdy jej... Przed moim przyjazdem była burza? Niech pomyślę. Tak, 5 dni temu. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. On wie, gdzie tam lecieć? Świetnie. Czekaj, sprawdźcie sobie, czy jest tu coś ciekawego. Chyba nie. Dobra, na razie mniejsza, niż można kiedyś sprawdzić. Lambert. Czyli będzie gdzieś tutaj. Co tu coś jest? Myślałem, że się odsunę. Dobra. Dawaj. Baba. No. Okej. Mamy łódź. No dobra. Wejście do jaskini jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie. Ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko 2 chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Zbieramy się, skakuj. Dobra, ale ja steruję. Okej. Po co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. To ja siadam sobie tutaj i po prostu trochę zajmie, będziemy sobie płynąć z nim, będziemy sobie rozmawiać, więc to jest... Musimy przeczekać, możemy to pominąć. Sam robiłeś tę łajbę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie marudź. Na drugą stronę jeziora dopłyniemy. Chyba, że w coś przypieprzymy, ledwo widać, co jest przed dziobem. Nie narzekaj, Geralt. Mgła gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, ty chuju. Całkiem. Klasyka. Całkiem. Padnij trochę od wiatru, bo żagiel ci łopocze. Nie już ojca dzieci robić. Ajaj. Dobra, jesteśmy blisko. Ostatnia próba. Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Tylko zanim wejdziemy, lepiej
wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota? To stary grot dalej tam siedzi? O ile nie zrobił nam przysługi i sam nie zdechł, to tak, siedzi. I w każdej chwili może wyjść. Jak szła ta nasza rymowanka? Stary grot mocno śpi. Kto go zbudzi, będzie gnił. Chodź. Pomocy! Słyszysz? Jakiś chłopak. Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda. A jeśli nie? Rób co chcesz. Sprawdźmy to. Na wszelki wypadek. Wesemir mówi prawdę. Zawsze pchasz palce między drzwi. No dobrze, chodźmy. Jak tam wyjść? A, tu jest jakieś przejście, dobra. Obuda. Ej, mały. Spokojnie, już jesteś bezpieczny. Nie, pomocy! No dobra, zwracam ci honor. Miałeś rację. Proszę, proszę, kto by się spodziewał? Wrócimy do tego później. Najpierw zajmijmy się mglakami. Ale się obrócił. Ty ze plecami. Okej, to są... Ta Seba zgin. Nie działa na nim. Jak będę tak rzucał, tym bardziej. Iluzja. Kto by się spodziewał? Coś mi mówi, że prędko nie odpuścisz. A no nie. Cały świat powinien usłyszeć o tym, że słynny Geralt z Rivii dał się podejść jak dziecko. Może Jaskier ułożyłby o tym jakąś balladę, co myślisz? Niech lepiej zaśpiewa o tobie. Lambert albo upierdliwy wiedźmin. Lepiej upierdliwy niż naiwny. Dłużej pożyje. No tak. Zmieniając temat, czy ja dobrze widziałem, że ten chłopak... Jeden z naszych. Musiał utonąć w czasie próby. A mglaki zapamiętały jego wygląd i głos. Urocze. Zabierajmy się stąd. Oh, nie musisz mnie namawiać. Wiesz, ja tu w ogóle nie chciałem przychodzić. Lambert, dość. Ja przynajmniej mogę itemki pozbierać. Ej, ale wiecie co? Mogę się ten? Pójdzie tak. No świetnie. Uzupełniłem sobie wszystko. Mam jaskółek? 5 chyba. Ej, nawet sobie zapiszę grę tutaj. Epicko. O kurde. Nic tu nie widać. Kości pokruszone na kawałki. Stary grot nie lubi gości. No, ale mogę sobie... Co to jest? Okej. Nie, bo nie wiem, ile miejsca będę miał. Rękawice wyrzuć. Okej. Nie wiem, ile miałem, ale spoko. 99%. 96%. Ale uszkodzenia tyle jest? Nie, niemożliwe. Okej. Co ja miałem zrobić? Eliksir.
Ten. Nie. Ten. Nie. Nie mam tego. Tu jest. Damy sobie za to. On jest na te. Kości. Pokruszone na kawałki. Zaraza. Za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmin jest samotnikiem. Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa Wesemira. Gotowy? Cholerny grubasie. Raz. Dwa. Trzy! Też lekki nie jesteś. No, to idziemy. Ja się tu mogę rozejrzeć, tutaj mogą być ciekawe itemki. Gdziekolwiek będziemy. Można by te ściany rozwalić arkiem. I obudzić starego grota. Możesz tak nie tupać do cholery. Spokojnie, poślizgnąłem się tu. Poślizgnąłem się, jakiś miecz zdobyliśmy. O, może być spoko. No i tego pewnie zaraz... Nie, to jest ten. No. A i tego pewnie zaraz wyrzucę, bo nie dał miejsca na w ekwipunku. Dobra, będziemy kmin zaraz. Jeszcze raz. Okej, tutaj nie ma skrzyni. Tutaj coś jest? Nie. Kości. Pokruszone na kawałki. Coś mi wpadło do oka, jakiś okruch. Oby nie lodu, bo będziesz jeszcze wredniejszy. Nie róbmy hałasu, bo stary grot przyjdzie się przywitać. A widzisz, to mógłbym tak zrobić. A, jeszcze raz. On był na D. Coś tu powinno być, skoro było przejście. Ho! Na przykład Lambert. Dobra. Nie ma nic. Ale tu cuchnie grzybem. A czego się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiołkami? Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Serio, Geralt? Dobra. Ej, stój! Co ty robisz? Okej. A, te. Dobra. Amber, czekaj. Idę tam. Właśnie, nie mam miejsca w ekwipunku teraz. To nie. To nie. Nie. Dobra. Tyle. Poziomka się nie udało. Zabić? Stęskniłeś się za nas, synu? Ej, on go bije i mówi, że nie nic robi. Da się go pokonać. Okej, dobra.
Tyle tylko z niego było? Jesteś cały? No, chyba tak. Zabierajmy się stąd. Chwila. Za Woltera, skurwysynu. Skończyłeś? No, chodźmy. A, że tutaj myślałem, że coś się ten... kurde. Jeszcze raz. No właśnie. Oczywiście. Jakiś pogrąca wiedźm? Tutaj. Ej, wygląda ładnie strasznie. No. No ale dobra. Dawaj, dawaj. Coś tu jest? Nie. No, ale myślę, że jeszcze jakaś skrzynia będzie, a przydałoby się już wrócić do jakiegoś kowala. Żeby to posprzedawać. Uff, dobrze wyjść na powierzchnię. Ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trollach? To one mają kłopot, nie my. Nie wiem, komu chcesz zaimponować, ale na mnie te twardzielskie teksty nie robią wrażenia. I kto co mówi? Wesemir opowiadał mi, jak robiliście zlecenie dla Nilfgaardczyków. W Velen. Co? Co ty robisz? Zabijam potwory. Dobre sobie. Tak mi się powiedziało, wiesz. Intro. Chodźmy dobre, już. Najlepsze. A. Świetne. Magia. To miejsce mocy. Świetnie. O, mamy igniten. Zaraz się skończy ten nasz. O kurde, kolejny? Widzisz, jak przed nami spiesza. Trole się tak nie zachowują. Wy dwa nie iść dalej. Wiedźminy w dolinie. W dom z kamienia. A góry trolle. Troli góra. Co? O, tak. To troli góra. Ech, ty rozmawiaj z tymi idiotami. Spokojnie. Chcemy tylko przejść do kręgu. Wiedźminy jedno mówić, drugie robić. A czasem i trzecie, kłamczuchy. No ile można. Z drogi, tępaki, bo was nasz wir porąbie. Rozumiecie? O kurde. Zrozumiały. Gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary. Inaczej nas ukamienują. Cie. Chyba tutaj, no. Ale on miał, który, 62 poziom? O kurde, dobra, czekaj, jest to, nie będzie the big deal. Jak trolle rzucać kamień, wy nie iść dalej. Wiedźminy nie rozumieć? Rozumieć, mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. I słuchać, mimo to, my wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć, to nic nie da.
Okej. Okay. Racja, nie dogadamy się. Wreszcie. Już myślałem, że mózg mi wypłynie uszami od tego ich pieprzenia. No dobra, dolomity i kalcyty. Kto chce popróbować wiedźmińskiego srebra? Ja mówić! Wiedźminy nie ufać! Łup, łup ich! Sorry, no. Geralt? Co? Mordko. No, jeszcze parę kroków. Jesteśmy na miejscu. No, to jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie masz? Nie pomyślę. Geralt. Za Gbura? Nie zaprzeczę. No ale dość komplementów, weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. Jak to szło? Chyba to. Dobra. Okay. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. A, taki bajer. No tam jest Kermorem. A ty jak sobie poradziłeś z trollami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj, czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Axi, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak. Przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. Tak, Axi to przydatny znak i niebezpieczny. Niby czemu? Bo kusi, żeby go nadużywać. Zmusić kupca, żeby obniżył cenę, kazać aroganckiemu szlachcicowi napić się z rynsztoku, sprawić, żeby odzywano się do ciebie z szacunkiem. Czasem trudno sobie tego odmówić. Ja nie odmawiam. Życie jest za krótkie. Powiedz, zawsze byłeś takim cynicznym sukinsynem? Nie. Zanim Vesemir przywiózł mnie do Kermoren, byłem urocz. Aż tak źle być wiedźminem? Ponoć można skończyć gorzej. Szkoda tylko, że nie miałem wyboru. Jakie było nasze przeznaczenie? Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z karczmy i wlazł prosto w gniazdo Neckerów. Ale uratował go pewien wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja. Pierdolę takie przeznaczenie. Nie wiedziałem. Przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym sukinsynem, to już wiesz. Dobra, dość smędzenia. Zbierajmy się. Tak jest. Racja. Wracajmy. Pan nie... przodem. Może nie ulepszą sam wracać, nie? Może nas to przeteleportuje. Taka cutscenka. Oby. Tak, jest. Najbrzydszy człowiek. Jeszcze z Yennefer mamy porozmawiać. Więc spoko. O, Eskel dalej tutaj przy tym. Ale...
Zobaczymy, co tu jest dla nas. Heheszki. Aha, to jest ten. Nie ma żadnego miecza, który mogę wziąć. No dobra, okej. Warto się tu rozejrzeć i pozbierać coś. Tutaj jeszcze jakaś skrzynka jest. Fajnie. Talerz. Okej, ja się żegnam w tym miejscu i widzimy się w kolejnym odcinku, tak? Dziękuję, że jesteście ze mną w dniu mojej choroby. Okej, do zobaczenia.